Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Tuż przed naszymi święceniami kapłańskimi otrzymaliśmy taką książeczkę Wie bitten Sie Officium gut, jak dobrze odmawiać oficjum, to wolne jest tłumaczenie. Tą książeczkę dostaliśmy z dedykacją od jednego z diakonów, czyli z naszych kolegów z roku, który rozpoczął tą dedykację słowami: zamiast zaproszenia na prymicję, dostajemy zamiast zaproszenia taką książeczkę. Jest to książeczka napisana przez jednego z księży bractwa, znowu anonimowo. I zdradza się ten ksiądz, że w ogóle jest księdzem bractwa, tylko w ten sposób, że w jednym miejscu wspomina, że nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre. Poza tym nie wiadomo byłoby zupełnie, kto to napisał, czy to jest barokowe dzieło, czy współczesne. Natomiast w ten sposób wiemy, że jest to któryś z księży bractwa. Korektę tego dziełka zrobił sam seminarzysta, co też widać. Natomiast mimo wszystko, pomimo tych wszystkich mankamentów, jest to książeczka bardzo ciekawa właśnie a propos świętego oficjum, to znaczy a propos modlitwy brewiarzowej tego świętego oficjum, nie tej instytucji. Dlatego myślę, że już się domyślamy, że tematem tej nauki będzie modlitwa brewiarzowa. Na poprzedniej nauce widzieliśmy, że istnieje ogromne ryzyko takiego zapomnienia, czym się zajmujemy, co nas codziennie otacza, że musimy prosić Pana Jezusa o to, żeby On nam dał te oczy, żebyśmy widzieli, z czym jesteśmy skonfrontowani, wokół czego się codziennie obracamy. No i jedną z takich rzeczywistości jest właśnie nasz brewiarz. Doświadczamy tego w ten czy w inny sposób. Kapłani wielokrotnie w ciągu dnia, nie kapłani trzykrotnie w ciągu dnia na prymie, sekście i komplecie. Tak czy siak jest to rzecz bardzo ważna i właśnie jest to jeden z tych elementów, gdzie decyduje się, jak żyjemy tym naszym życiem Bogu poświęconym. Jest to, no właśnie, rzecz bardzo ważna i o tym będzie ta nauka. Autor tej książeczki zauważa, że Pan nasz Jezus Chrystus, gdy tutaj żył na ziemi, poświęcał mnóstwo czasu na modlitwę. I to jest rzecz, no, być może jednak trochę zadziwiająca, bo Pan Jezus, który przecież jest Bogiem, drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, On sam się modli i to modli się dużo. Widzimy, że wychodzi na całą noc na modlitwę, chociażby przed powołaniem apostołów. Pan Jezus modli się i to modli się dużo. I Jego mistyczne ciało, Kościół Święty, również pragnie się modlić, pragnie kontynuować to dzieło modlitewne i to odbywa się właśnie w tej oficjalnej modlitwie Kościoła. A więc jest to niejako kontynuacja, taka bezpośrednia kontynuacja tej modlitwy Chrystusowej. Pan Jezus, który dalej modli się w swoim Kościele. Jest to również modlitwa tej boskiej oblubienicy. Na Kościół również w ten sposób należy, można patrzeć jako na boską oblubienicę, jako na tą nową Ewę. Boska oblubienica Pana naszego Jezusa Chrystusa, która wydaje tych wszystkich żyjących, tak jak Ewa jest matką wszystkich żyjących w porządku natury, o Kościele należy powiedzieć, że jest tą matką wszystkich żyjących w porządku łaski. I również ta oblubienica oczywiście pragnie chwalić swego oblubieńca. Kościół robi to właśnie przede wszystkim w modlitwie brewiarzowej. Oczywiście msza święta zajmuje tutaj absolutnie fundamentalne, pierwszorzędne miejsce, natomiast ją zostawiamy na razie poza naszymi rozważaniami. Skupiamy się dzisiaj na modlitwie brewiarzowej i ta modlitwa zajmuje ogromne miejsce właśnie w liturgii Kościoła. To jest ta liturgia, która trwa nieustannie. Kościół zobowiązuje wszystkich swoich oficjalnych przedstawicieli, wszystkie osoby duchowne do tego, żeby ten brewiarz odmawiały, żeby właśnie w ten sposób się modliły. To jest ta modlitwa Kościoła, gdzie Chrystus dalej się modli, gdzie boska oblubienica chwali swego oblubieńca. Jest to również modlitwa słowami samego Ducha Świętego. W dużej mierze modlitwa brewiarzowa składa się z psalmów, te są natchnione, a więc jest to, jak widzimy, modlitwa niezwykle, tak jak
przebóstwiona, zintegrowana z Panem Bogiem. Modlitwa samego Pana Jezusa kontynuowana w Kościele. Kościoła, który jako oblubienica chwali Pana Jezusa słowami samego Boga, tak? Słowami Ducha Świętego, który przecież psalmy natchnął. A więc doniosłość tej modlitwy jest ogromna. Święty Alfons mówi, że 1000 prywatnych modlitw nie zdziała tyle, co jedna prośba w świętym oficjum. 1000 prywatnych modlitw nie zdziała tyle. Również święty Alfons, kapłan, który pobożnie odmawia święte oficjum, który pobożnie odmawia je każdego dnia, dostaje potoki łask. To obok mszy świętej, modlitwa prewiarzowa, to obok mszy świętej największe nasze dzieło. Myślę, że nad tym warto się dzisiaj pochylić i mieć tego świadomość. Obok mszy świętej największe nasze dzieło. W mszy świętej oczywiście Pan Jezus wstępuje na ołtarz, ofiara, ale ta liturgia mszy świętej jest otoczona całą modlitwą liturgiczną Kościoła i to jest właśnie święte oficjum, to jest właśnie modlitwa brewiarzowa, czyli to, co otacza ten cudowny klejnot mszy świętej, ta, można powiedzieć tak, złota ozdoba, która ma otoczyć cały ten najcenniejszy klejnot mszy świętej, to jest właśnie święte oficjum. I nie ma poza mszą świętą nic bardziej doniosłego, co mamy do zrobienia. I tutaj myślę, że tą myśl będziemy rozwijać. Myślę, że już widać, w którą stronę to będzie szło, no bo myślę, że jest z tym duży problem, żeby faktycznie tak to postrzegać, tak na co dzień, modlitwę brewiarzową jako najważniejsze dzieło naszego dnia. Tutaj dodam jeszcze, co przeskoczyłem a propos tej modlitwy oblubienicy. To jest bardzo ważne, że w modlitwie brewiarzowej właśnie ta boska oblubienica chwali swojego oblubieńca. To jest wyjątkowa doniosłość, bo gdy my się modlimy, gdy my odmawiamy takie jakieś nasze modlitwy, nawet gdy rozważamy, to niestety bardzo często mamy taką tendencję do tego, żeby to się stało takie żebranie, tak? Żeby prosimy o coś. Oczywiście modlitwa, prośba w modlitwie jest jak najbardziej dopuszczalna i dobra. Natomiast mamy tą tendencję, i to jest tendencja jednak niewłaściwa, żeby przeważała ta nasza prośba, żeby o właśnie tutaj Panie Boże, a tych to trzeba ukarać, a ten to w ogóle już zrobił, a tutaj, a z tym jest ciężko, a tego to ja nie umiem, nie, to pewnie myślę, że rzadko mówimy, a z tym jest ciężko i tutaj i mam tyle obowiązków i w ogóle, i już poszło gdzieś zupełnie w odstępy jakieś niezwiązane z modlitwą. Tak łatwo nam to przychodzi, żeby te rozważania gdzieś tam w tą stronę schodziły, tak, naszych próśb, problemów, naszych doświadczeń i tak dalej. Te nasze modlitwy tak łatwo tym się stają. Takimi łatwo tam może przeciążyć ten element prośby o jakieś tam nasze konkretne sprawy. Natomiast właśnie modlitwa brewiarzowa to jest ta pieśń pochwalna tej boskiej oblubienicy dla oblubieńca i to ma niezwykłą doniosłość właśnie dlatego, że to nie jest taka nasza właśnie modlitwa, bo muszę odmówić różaniec, bo chcę pojechać wtedy i wtedy na urlop, a ksiądz Karol nie chce się zgodzić. Tylko to naprawdę jest właśnie po to, żeby Pana Jezusa uczcić. Tak? To jest naprawdę ta modlitwa Kościoła. Kościół, który w swojej mądrości i w swojej miłości pragnie śpiewać tą pieśń, ale Pana Jezusa pochwalić. O tym również warto jest pamiętać. Autor tej książeczki zauważa, że czas na modlitwę brewiarzową to jest punkt dla mnie szczególnie istotny. Tu kapłani wiedzą, że raczej jestem znany z tego, że odmawiam brewiarz bardzo szybko. Natomiast gdy o tym teraz będę mówił, to nie stawiam siebie jako wzór do naśladowania, tylko mówię o tym, jak być powinno i sam mam zamiar wyciągać z tego wnioski. Jak najbardziej pamiętam, że gdy pierwszy raz przeczytałem tą książeczkę, to na jakiś czas pomogło. Później oczywiście, no właśnie, tak jak to z nami jest, siła ciążenia, siła grawitacji gdzieś tam znowu sprawiła, że ten czas nie był taki, jak być powinien, ten czas, który przeznaczamy na modlitwę brewiarzową. Autor zauważa, że powinniśmy poświęcić na naszą modlitwę brewiarzową nie tyle czasu, ile potrzeba, żeby spokojnie odmówić, tylko powinniśmy zawsze poświęcić więcej czasu
niż potrzeba, żeby spokojnie odmówić. Autor sugeruje, że powinno to być na całą dzienną modlitwę brewiarzową 15 minut więcej, niż jest potrzebne, żeby spokojnie, bez pośpiechu tą modlitwę brewiarzową odmówić. Myślę, że to jest bardzo mądre, również w takiej sytuacji, co mi się na przykład często zdarza, jak mnie zaskoczy nagle druga klasa, co się czasem może zdarzyć, że nie zauważyłem, że następnego dnia jest druga klasa i później okazuje się, że jutrzenia ma trzy nokturny zamiast jednego. No i ja zdążę odmówić te trzy nokturny w czasie, który był przeznaczony na jeden nokturn, ale no, jakość tej modlitwy wtedy strasznie spada. I o to właśnie chodzi. Jak człowiek sobie planuje zawsze więcej czasu niż potrzebuje nawet na to spokojne odmówienie, to nic go tam już nie zaskoczy, tak? To ma czas, żeby spokojnie się przygotować do tej modlitwy, żeby spokojnie Panu Bogu podziękować za tą modlitwę, żeby w trakcie nie śpieszyć się właśnie, tylko spokojnie odmówić, nawet jak coś tam wyskoczy, nawet jak ktoś po drodze o coś zapyta, nawet jak coś tam jeszcze się ustanie, tak? To mimo wszystko po prostu ten czas na to będzie. I autor zauważa, że jeśli przeznaczy kapłan sobie 15 minut więcej niż potrzebuje na tą modlitwę brewiarzową, to będzie szczęśliwym kapłanem. I myślę, że to jest bardzo mądre, to znaczy znowu, jeśli poświęcamy naprawdę, czy jeśli ta modlitwa brewiarzowa jest dobrze odmówiona, no to mamy naprawdę w ciągu dnia takie stałe, twarde punkty, gdzie faktycznie człowiek się skupia, gdzie jednoczy się z Panem Bogiem, gdzie chwali Pana Boga. I to jest często, tak? To już jest, to są mocne takie fundamenty, mocne punkty, które naprawdę mogą ten nasz dzień odmienić. Myślę, że to naprawdę ma sens. Autor zauważa, i to jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga moim zdaniem, że właśnie przez to, gdy zostawimy sobie czas na modlitwę brewiarzową, i to jak najbardziej można odnieść również do tej modlitwy wspólnotowej, to jak najbardziej również, to jest ogromna różnica, gdy człowiek przyjdzie 10 minut wcześniej i się pomodli przed sekstą na przykład, i to jest ogromna różnica, gdy zrobi tak, w porównaniu do tego, gdy na przykład przybiegnie w 10 sekund przed dzwonkiem i jest szczęśliwy, że zdążył i wszystko się skończyło jak trzeba. Ogromna różnica jest oczywiście ogromna. Autor zauważa, że gdy tak podchodzimy do tej modlitwy brewiarzowej, to znaczy gdy weźmiemy sobie czas, gdy zdobędziemy ten czas, wywalczymy sobie ten czas, żeby tą modlitwę spokojnie odmawiać, to wtedy ta modlitwa będzie spokojna i będzie pełna pokoju. I on zauważa, że ten pokój, który człowiek wtedy zdobędzie na tej modlitwie brewiarzowej, który przepełni tą modlitwę i który człowiek w ten sposób, no na jakiś czas, na tą, czas tej modlitwy, jeśli dusza będzie skąpana w pokoju, to ten pokój będzie również miał szansę rozejść się później, to znaczy rozprzestrzenić się na resztę dnia. Mniej lub bardziej, ale zasadniczo będzie to pewna szansa, że tak się stanie. I on zauważa, że jeśli chcemy w pokoju umierać, jeśli chcemy w pokoju serca umrzeć, to musimy w pokoju serca żyć. To jest bardzo cenna uwaga. Moim zdaniem bardzo takie nietypowe połączenie tych myśli, że ten brewiarz odmawiany właśnie w spokoju i w pokoju, który promieniuje na całe życie, na cały dzień, tak? I to później skutkuje tym, że człowiek może spokojnie umrzeć. Myślę, że jest to bardzo logicznie pomyślane i jest to bardzo cenna uwaga tegoż anonimowego naszego współbrata w kapłaństwie. No i z drugiej strony, jeśli nie potrafimy nawet spokojnie się pomodlić, no to nic innego spokojne już nie będzie w naszym dniu. Oczywiście, jeśli modlitwa, rozmowa z Bogiem nie jest w stanie nas uspokoić, no to kiedy się uspokoimy, tak? Później jak zamkniemy brewiarz i pobiegniemy coś robić, to już się na pewno nie uspokoimy, tak? Jeśli ta modlitwa brewiarzowa nie jest dla nas źródłem pokoju, spokoju, nie jest tym źródłem siły, łaski, no to oczywiście, że w ciągu dnia wśród obowiązków i tutaj trzeba temu coś powiedzieć, a na to zwrócić uwagę, ten znowu zapomniał, a ten nie zrobił, to oczywiście w środku tych wszystkich zajęć już spokoju nie odzyskamy. Mówi, że jedyną drogą realną, realistyczną drogą do osiągnięcia takiego pokoju jest właśnie wprowadzenie naprawdę tego pokoju do modlitwy brewiarzowej. Pokoju duszy oczywiście do modlitwy brewiarzowej. Autor zauważa, i to jest właśnie ten moment, który go zdradza, że jest księdzem bractwa, zauważa, że arcybiskup był takim człowiekiem, od którego promieniował pokój. On mówi, że
wszyscy to widzieli, że on był człowiekiem niezwykle takim spokojnym, w pewnym sensie radosnym, to znaczy nie w znaczeniu tego, że cały czas chodził uśmiechnięty i opowiadał dowcipy, tylko w tym sensie właśnie takiego głębokiego spokoju. Ponoć właśnie ludzie, którzy o tym słyszałem też od kogoś innego, od ksiądz ojciec Jean-Dominique, który mówił, że z osobistego doświadczenia, że arcybiskup, jak się go widziało, to właśnie chciało się powiedzieć, że to jest Jezus. Także to tak działa, że jakby jego promieniowanie takie, tak, że on pokazywał w jakiś sposób przez swój spokój, przez tą taką cichą, spokojną miłość, która gdzieś tam od niego biła, że chciało się powiedzieć, że to jest Jezus. To jest taki właśnie odor sanctitatis, tak, taka woń świętości bez wątpienia. I między innymi objawiało się to właśnie głębokim jego spokojem serca i głębokim pokojem, które było widać również na zewnątrz, co zauważa również ten tutaj kapłan. I dalej mówią o tym, że ten właśnie pokój, który musimy sobie wywalczyć na modlitwie brewiarzowej, ten pokój później przynosi błogosławione owoce w kontekście całego naszego życia. Pierwsza rzecz, którą on zauważa, to jest zdolność nauczania. Znaczy, że właśnie przez to, że nasze myśli nie biegną cały czas od jednej do drugiej, czwartej, piątej, szóstej rzeczy, że nie są zaprzątnięte cały czas czymś, tylko że właśnie w tej duszy panuje pewien spokój, to sprawia, że kapłan będzie w stanie również jasno, czytelnie przedstawić tą naukę i sam będąc przepełniony tym Bożym pokojem, będzie w stanie również jakby przekazywać go innym. Drugi punkt, i to myślę, że może być zaskakujące, błogosławione skutki takiego pokoju, który wynika z modlitwy brewiarzowej, to jest według autora tejże książeczki, uwaga, uwaga, zdrowie. I myślę, że jest to również bardzo mądre i naprawdę to też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, w sensie raczej negatywnego doświadczenia, nie pozytywnego, raczej jako kontrprzykład niż jako przykład, że brak pokoju faktycznie niszczy zdrowie. No a właśnie, czyli jeśli ten pokój będzie, to po prostu sprzyja to zdrowiu. To jest prawda, że myślę, że to dla osób duchownych też jest bardzo częstą przyczyną różnych problemów zdrowotnych. Właśnie taki rodzaj stałego napięcia, brak pokoju odbija się negatywnie, a właśnie ten wywalczony pokój odbija się bardzo pozytywnie na ludzkim zdrowiu, co też umożliwia z kolei lepsze wykonanie swoich obowiązków, pracę, modlitwę, wszystko po prostu, tak? No, gdy to zdrowie jest. To nie przez przypadek w seminarium, gdy ja tam byłem, no to myślę, że 80, może 90% seminarzystów, którzy odchodzili w trakcie seminarium, albo dlatego, że sami stwierdzili, że nie dadzą rady, albo dlatego, że im przełożeni powiedzieli, że to nie ma sensu, to były przypadki seminarzystów, którzy odchodzili właśnie ze względów zdrowotnych, nie w sensie takim, że mieli jakieś choroby, tylko w sensie takim, że po prostu nie byli w stanie udźwignąć tego życia seminaryjnego, które przecież jakby zewnętrznie nie jest jakieś bardzo stresujące, ale jednak właśnie przez stałą obserwację, pewne obciążenie psychiczne, człowiek, który nie ma w tym swoim sercu pokoju, no to jest obciążające, to cały czas gdzieś tam człowieka dusi, to cały czas człowieka męczy i mnóstwo tych osób, które odeszły z seminarium, to były osoby, które właśnie dlatego odchodziły, bo ten stres gdzieś tam ich zżerał, niszczył i gdzieś to wychodziło później w zdrowiu. No tak? Ten pokój również owocuje tym zdrowiem po prostu. Dalej zauważa nasz czcigodny autor, że ten pokój w duszy kapłana przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to mutatis mutandis, zmieniając to, co zmienić należy, jak najbardziej odnosi się do każdej osoby Bogu poświęconej. On mówi o tym, że ten pokój w naszym sercu gwarantuje również pokój w parafii. I znowu mutatis mutandis, czyli pokój w naszym najbliższym otoczeniu. To jest oczywiste. Człowiek, który sam sobie nosi, cały czas jest rozedrgany, tak? Bo tutaj co trzeba jeszcze zrobić i tamto i ten mi to powiedział, a tamten to, a tutaj w ogóle koniec i jeszcze maseczkę muszę nosić, a tu nie wiadomo co. Człowiek, który jest rozedrgany wewnętrznie, oczywiście wprawia też innych w drganie, tak? Bo siłą rzeczy jego słowa są nerwowe, jego czyny są nerwowe, jego zachowanie jest nerwowe i oczywiście wtedy inni też się pod wpływem tego denerwują, tak? No i tutaj
to jest przykład kapłana, tak, wprowadza kapłan, który ma pokój w sercu, wprowadza również pokój. No i to jest prawda, bo jeśli człowiek jest wewnętrznie rozedrgany, to też z własnego doświadczenia w szkole bardzo wyraźnie to widzę, jeśli ja jestem niespokojny, no to siłą rzeczy ktokolwiek przyjdzie do mnie z jakimś problemem wtedy i on też jest niespokojny, no to razem wybucha wtedy, tak? Tak jak jest dwóch niespokojnych. Natomiast wybucha w ten czy w inny sposób. Natomiast właśnie mając ten spokój w sumieniu, można uspokoić tą osobę, która jest niespokojna i spokojnie rozwiązać problem. I to jest w zasadzie najprostsza rzecz, najprostsza rzecz i większość strasznych, wielkich problemów to są rzeczy małe, tylko że właśnie trzeba mieć ten spokój serca, żeby to dostrzec, że to jest rzecz mała, żeby się nie gdzieś tam nie ekscytować, tylko właśnie uspokoić innych i racjonalnie się zastanowić, co tam trzeba w tej sytuacji zrobić. A więc pokój w parafii, pokój w otoczeniu wprowadza ten, kto faktycznie ma pokój w sercu. Czwarty punkt, to też jest bardzo ciekawy punkt, który gdzieś tam się pojawia. Jest takie błogosławione owoce pokoju. Według autora jest to również dobro ojczyzny. No, w jaki sposób pokój w naszym sercu ma wpływ na dobro ojczyzny? To już jest może trochę dalszy związek, ale jednak w jaki sposób człowiek może się przyczynić do dobra swojej ojczyzny? No, czy w ten sposób, że jest wściekły i pisze komentarze w internecie? Nie. Czy w ten sposób, że jest wściekły i się wścieka i wszystkim o tym opowiada, że jest wściekły? Też nie. To na pewno żadnej, ani naszej, ani niżej innej ojczyźnie nie pomoże. Co może pomóc? To, że człowiek jest spokojny i spełnia swoje obowiązki i modli się za swoją ojczyznę właśnie w spokoju swojego sumienia, to jak najbardziej może pomóc. Oczywiście w małych rozmiarach, ale zostawiłem ten punkt, dlatego że myślę, że jest to gdzieś tam szczególnie aktualne, tak, w obliczu tych wszystkich kryzysów, które nami targają. No, że właśnie wtedy, tak, zachowując ten spokój sumienia, zachowując zjednoczenie z Panem Jezusem na modlitwie, wtedy faktycznie i spełniając swoje obowiązki i zachęcając innych do spełniania swoich obowiązków w spokoju i trwając na modlitwie, wtedy faktycznie człowiek przyczynia się do dobra swojej ojczyzny w tym stopniu, w jakim jest to mu dane. Oczywiście przyczynia się to również do dobra, można powiedzieć, całego Kościoła. Tutaj konkretnie autor wspomina o duszach czyśćcowych. Oczywiście, jeśli mamy ten spokój w sumieniu, mamy czas na modlitwę, no to wtedy również i cały Kościół z tego korzysta, również ten Kościół cierpiący, dusze czyśćcowe, które z kolei znowu mogą się odpłacać nam stawiennictwem, gdy zostaną już tak, opuszczą dane i będzie już opuścić czyściec, czy nawet wcześniej, tak czy siak, bez wątpienia jest to bardzo korzystne dla całego Kościoła, gdy właśnie po prostu Kościół trwa na modlitwie, wtedy ten krwiobieg łaski w Kościele i pomiędzy jego częściami, Kościołem i cierpiącym i wołującym, ten krwiobieg po prostu płynie. Oczywiście w ten sposób korzystają również wszyscy, którzy gdzieś tam korzystają z duszpasterstwa takiego kapłana, dzieci duchowe i każdy, kto jest w otoczeniu, to myślę, że nie wymaga nawet za bardzo wyjaśnień. Autor zauważa, to jest takie bardzo bliskie temu, co widzieliśmy w czasie poprzedniej nauki, że kapłan, który nie kocha swoich obowiązków, ginie. Że po prostu nie ma innego wyjścia. Jeśli ich nie kocha, nie widzi ich ogromnej wartości, to po prostu ginie. No i myślę, że znowu odnieść to należy do każdej osoby duchownej. To oczywiście tutaj autor zauważa, szczególnie w kontekście świętego oficjum. Kapłan, który nie kocha swoich obowiązków, ginie. Bez wątpienia dotyczy to przede wszystkim właśnie tych akcji liturgicznych przy świętej i brewiarza. Na zakończenie kilka rad praktycznych, znowu zaczerpniętych z tej książeczki. Nie są to wszystkie, które są tutaj zaprezentowane, natomiast wydaje mi się, że starałem się wybrać te takie najbardziej praktyczne, które każdy z nas mógłby zastosować. Pierwsza rada praktyczna w sumie wcale nie jest praktyczna, znaczy nie jest szczególnie praktyczna, powiedzmy w ten sposób. Mianowicie pamiętaj o tym, że brewiarz to jest to wielkie dzieło dnia. Że jeśli
To zrobiłeś dobrze, to zrobiłeś dobrze już bardzo dużo. Tak jak ten pokój, tak? Ten pokój, który to są te jakby sadzonki, ziarna tego pokoju Chrystusowego w naszym sercu, który jest tak rozłożony w ciągu dnia i ma szansę zapuścić korzenie, jakby w ten sposób tak opanować cały ten dzień. Pamiętaj, że brewiarz to dzieło dnia. Druga rada praktyczna to miejsce. Dobre miejsce. Takie miejsce, które sprzyja tej modlitwie. Przede wszystkim oczywiście przed Najświętszym Sakramentem to zawsze ma no, szczególne znaczenie, jeśli nie, to w innym miejscu, w którym jesteśmy pobudzeni do modlitwy. To ma jak najbardziej znaczenie, to takie drobne, materialne rzeczy mają znaczenie, bo po prostu to wpływa i też to pokazuje naszą troskę o modlitwę. Jeśli znajdujemy na to czas specjalny, znajdujemy miejsce na to, to sprawia po prostu, że się troszczymy, tak? I to wyrabia i w nas dobre przyzwyczajenie i później pomaga nam dobrze tą modlitwę praktykować. Trzecia rada praktyczna to czas, o czym już była mowa. Więcej, zawsze więcej niż potrzeba, żeby spokojnie odmówić. Punkt czwarty, powiązany bezpośrednio z trzecim, nigdy w pośpiechu. Tutaj bardzo pięknie to tak obrazowo autor opisuje, że może wtedy, gdy właśnie znajdziemy ten czas i przestaniemy odmawiać w pośpiechu, to nagle się zorientujemy, że to, co wcześniej było Deus in auditorium intende, to nagle, nie, to nie było Deus in auditorium intende, tylko muszę to, przepraszam, na to spojrzeć, bo w międzyczasie zapomniałem, jaki był ten ciąg słów, który mam tutaj. Quum internum misericordieus. Nagle się zorientujemy, że to, co tak wymawialiśmy, quum internum misericordieus, to jest quoniam in eternum misericordia eius. I to faktycznie myślę, że jest takie ryzyko, że tak to się ukończy, tak? Że gdzieś tam te słowa się zlewają później w jakąś taką jedną zbitkę i nigdy w pośpiechu. Tu autor zauważa, że naprawdę nie ma takiej rzeczy tutaj na tej ziemi, która mogłaby nas odciągnąć od modlitwy, czyli nawet jak problemy są poważne i czasu nie ma, to po prostu modlitwa z racji, że jest to bezpośrednio nasza rozmowa z Panem Bogiem. Ona po prostu musi mieć ten priorytet i tak jak wspomniałem, to jak najbardziej uważam siebie za pierwszego do tejże uwagi. To naprawdę jest bardzo, to są bardzo cenne, bardzo, bardzo ważne rzeczy, na które koniecznie musimy zwrócić uwagę. Autor zauważa przy tym nigdy w pośpiechu. Każda ofiara jest nieznaczna, jeśli przez to dobrze odmówisz oficjum. Każda ofiara jest nieznaczna, jeśli przez to dobrze odmówisz oficjum. Autor zauważa również to, może nie traktujmy tego jako tą radę praktyczną, że dobre oficjum to dobry i szczęśliwy ksiądz. O tym już wspominałem, on to tutaj wspina do tych rad praktycznych. No myślę, że nie jest to tyle rada praktyczna, co taka po prostu uwaga. Kolejna rada praktyczna to jest oczywiście w Bożej obecności. No, to jest w zasadzie oczywiste, ale być może nie aż tak bardzo. Żeby naprawdę zawsze, gdy bierzemy ten brewiarz do ręki, autor tu w ogóle wskazuje, żeby za każdym razem brewiarz pocałować, żeby ten zasygnalizować w ten sposób, że tak, że kochamy tę modlitwę, że chcemy się modlić, że to jest dla nas cenne, ważne. Oczywiście te gesty nie są najważniejsze w tym wszystkim, ale może to jak najbardziej w tym pomóc. I odmawiamy tę modlitwę w Bożej obecności, pamiętając, że tutaj właśnie stajemy przed Stwórcą, przed tym wszystkim, my, proch, i chcemy z Nim rozmawiać, zawsze właśnie wiedząc, pamiętajmy o tym, co robimy. To postawienie się w Bożej obecności to w ogóle jest warunek każdej modlitwy. Żeby była dobra, no to po prostu jest to koniecznie potrzebne. I pewna, moim zdaniem, bardzo praktyczna rada, jak stawić się w Bożej obecności, jak pomóc sobie w tym stawieniu się w Bożej obecności. To nie zastąpi wszystkiego, jeśli chodzi o tą Bożą obecność. Dobrze, żeby już wcześniej się w tej obecności stawić, ale autor zwraca na to uwagę, że bardzo pomocne tutaj może być, żeby bardzo się skoncentrować na pierwszych słowach, na Deus in auditorium meum intende.
Myślę, że to jest bardzo, bardzo mądra rada, żeby te słowa zawsze, zawsze odmówić ze szczególną uwagą. No z racji, że są to pierwsze słowa, no to łatwo chyba, znaczy dosyć łatwo jest o tym pamiętać i wtedy na tych słowach się skupić. Tak? Tutaj pojawia się od razu na samym początku to wezwanie do Pana Boga, czyli właśnie stawiamy się w tej Bożej obecności. Deus Emptorum Intende, Panie, przybądź mi ku pomocy. To jest tak piękne, że prosimy na początku modlitwy, Panie, przybądź mi ku pomocy, pomóż mi się dobrze modlić. Tak? To jest wielkie dzieło, no niosłe dzieło i wcale nie proste dzieło, dlatego chcemy prosić Pana Boga, żeby nam pomógł. I myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna i dobra rada, ta koncentracja, skupienie i ta świadomość tego, co my mówimy właśnie na tych pierwszych słowach i myślę, że to naprawdę może rzutować później na wszystkie późniejsze słowa. Autor zwraca również uwagę, nie chcę podawać za dużo tych rad praktycznych, żeby one gdzieś tam się nie zlały we wszystko, ale to jeszcze jedną dodam. Zwraca również uwagę, że warto po tym, jak się skupiliśmy na Deus in Auditorium Meum Intende, żeby jeszcze jako taki szczególny moment wybrać sobie wszystkie Gloria Patri po psalmie, czy po psalmach, bo to jest taki moment szczególny, to faktycznie jest moment szczególny, po każdym psalmie mamy ten moment taki już typowo uwielbiający, moment uwielbienia do Trójcy Przenajświętszej. On mówi o tym, żeby wtedy zawsze, nawet jak prywatnie odmawiamy, to żeby zrobić ten skłon głowy, żeby zwrócić uwagę na ten moment, że tutaj teraz Bogu chcemy cześć oddawać i żeby to były jakby takie punkty koncentracyjne, tak? Punkty, gdzie jest nasza koncentracja wzrasta, to ten początek, wezwanie, Panie Boże, pomóż mi i później wszystkie Gloria Patri, jako te momenty szczególnego uwielbienia Pana Boga właśnie w trakcie tej modlitwy bregarzowej. Myślę, że to jak najbardziej może być pomocne. Pewnie można sobie wyobrazić też inne takie praktyczne metody, jak utrzymać to skupienie w tej modlitwie bregarzowej. Natomiast myślę, że te są całkiem dobre, jak najbardziej zachęcam do korzystania. Tyle, jeśli chodzi o tą drugą naukę. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.